Siemanko widzowie, dzisiaj mamy dla was specjalny odcinek, gdyż jest on o mnie i o Jayu Silvie. Dokładnie tak, słuchajcie, czekamy teraz na gościa z Ameryki, nie będzie to wujek. A ty, ja myślałem, że to jest dzień z tym Jayem Silvą, nie z tobą. Nie, ze mną jest Jayem Silvą. Znowu szukasz atencji. Nie, to jest, wiesz, każdy odcinek to jest dzień z Izabiem. Ja szukam atencji, a gość specjalnie z Pinczowa przyjechał, żeby się pokazać na odcinku. Bo ja jestem największym atencjuszem. Ura, pura! This place is hard to find. This place is hard to find. As I told you, Jay, the future of Polish brick pies. How are you doing? Everything is fine. They're complicated. I just know. Dzień dobry. Przeproś go za to, że mamy bałagan w szatni. Hey Jay, I would like to apologize you for the mess here and. Kiedyś mieliśmy jednego freak fightera. We had one of the freak fighters that was a janitor here, you know. He was cleaning the floor, washing the dirty socks and stuff like that. Po jednym dniu nie wytrzymał presji, spierdolił. Yeah, but the pressure was too much on him and he got the fuck out. Tell him in the States we don't have this. No? No. W Stanach tego nie mają. We don't have lockers. Nie mamy żadnych szafek. Just where you pee, that's where you change, that's it. Tam gdzie jest czas, to się przebierać i zajebić się. Dobrze. No to nie musiałbym nikogo zatrudniać. Ale szukamy nowego pracownika, także nie robię. Hire anybody. Yeah, you're good. Fuck that. Shelly Gun, Sport Night, Shaitan. Hello, my friend. Best place in Poland, best fighters. Hello. I coach. Hello. This is my friend Polish King Kong. King Kong? Yeah, this is the one of the hardest matches in Poland. Ja wszystko tłumaczę, nie? Spytaj się, co on chce dzisiaj zrobić, żeby, bo on jest przed walką, żeby on się czuł dobrze. Okay, Jay, so we are before the fight, so trainer is asking that what you're gonna do today, what you want to do. Whatever. Today is like the day that I'm kinda. This week is more chill, more game planning, more. Tak, ten tydzień dla niego jest taki crazy. Bardziej skupiony. On się chce bardziej skupiać na game planie, niczym szalonym, chce po prostu lekko potrenować. No tak, jest ale w tygodniu do ale walki, bo on będzie miał. Będzie walczył w K1, tak? You're gonna fight in K1, yeah? Yeah. No to musimy zrobić trening pod K1. So we're gonna train K1. Yeah. I feel bad because it's Derek Cisorze, nie? Bombia. Ah, what do you think about the Polish Derek Cisora bomba? Crazy. Szaleniec. They're all crazy though. A co uważa o Mindzie, o polskim King Kongu? What do you think about Minda, the Polish King Kong? Because you're gonna train with him. Kamil Minda. King Kong ain't got shit on me. Sparring day dzisiaj. Wyrównamy rachunki. Zła krew. Co sądzisz w ogóle o Jayu? I bez zimu. Miły gość. Sympatyczny bardzo. Sorry. Minda, nie bij go. Cześć. Fajnie, że Jay dzisiaj do nas wpadł, zobaczy jak trenuje Akademia, a nie będę obstawiał walki ze względu na to, że Jay dzisiaj u nas jest i uważam, że to trochę by było nieładnie z mojej strony, a z Tomkiem się znam i co, Tomek też u nas trenował, jest w porządku, to co, no życzymy im dobrej walki, niech walczą, to będzie niech walczą, dobra walka. Niech walczą, ma być twarda walka. A czujesz się dobrze taki trenerem? Dobrze się czuję, no. Dobrze wygląda. Ale też już tak luźno trenuję, nie? No, właśnie widzimy. Maszyna jest. No. Lizak. Nie, nie,
I tak w sztosie. Kurde. Nie wiem, czy on taki szybki był cały czas. Nie, on nigdy nie był taki szybki. Nie wiem, co mu się stało. Jay, you cannot stand in one place. You need to move fast on the legs because when Tomasz Sararak hits you, then it can be over. This is the good advice from trainer. If you put on the more pressure, then it will be easier for you to control the field of fight with Sarara. A jak będzie, a on go uśpi, no nie? And on go uśpi, że będzie sobie niby dystans, on nagle wejdzie i... Sarara is going to make you sleepy, like, you know, keeping the distance and then he's gonna pow. Masz robić tu i pu, a on ma odchodzić i kontratakować. Okay, so he's gonna put the pressure on you. You need to go on the right and then respond. One hit and then Jay. What? He's going to put a one hit. One attack, one defense, he cover. Okay. Yes, yeah. Wakanda forever. Jay, trener to jest pierwszy trener Mariusza Pudzianowskiego. I tego, i trenowałem też. I Najmana też trenowałem. And he also trained Neymar. Najpierw trenowałem Pudziana do walki z Najmanem. He was training Pudzianowski to fight with Neymar. I Pudzianowski wygrał. Pudzianowski won. Później Najmana... Pudzianowski destroyed him. Tak, pierwsza walka. This was first fight for Pudzianowski. Pierwszy polski freak fight. That was the first Polish freak fight ever. Okej. Okay. Słuchajcie, słyszałem, że cesarz Neymar, cesarz polskich freak fightów, szykuje się na Jaya, no nie? Chce rozwalić głowę Jayowi. I my szybko i się szykujemy. Mamy najlepszą technikę teraz na to. Uwaga! Jakim typem jest Luke Rockhold? What is Luke Rockhold like? Really nice bardzo person. Miły, bardzo fajny gość. All he cares about is tan. On tylko i wyłącznie, bardzo mocno się martwi o swoją paleniznę. I o swój wygląd. Looking good for the girls. Zrobić dziewczynki, wiesz, szalone. Cool guy. I czy zna polskiego Luka Rockholda, czyli Pawła Jóźwiaka? Do you know Polish Luke Rockhold, Paweł Jóźwiak? No. Nie. To musi poznać. Musi Polsce. Poznać. You need to know him. Też jest ładnie opalony. Yeah, he also have a very good tan. Dobra. So next question. Zaczepiał Bartmana na konferencji, czy chciałby się z nim zmierzyć w przyszłości? Bartmana? You were telling something to Bartman on the press conference, the volleyball guy. Mm-hmm. Would you like to fight with him? Zaczepiał, if I would like to fight with him? Yeah. Easy money? I train with the guy. He's a cool guy. Listen. Trenowałem z nim chwilę. Jest naprawdę for the right gościem. Money, I fight my mom. Za dobre sianko zawalczę nawet ze starą swoją. I don't give a fuck. Mam wyjebane. So, hey, it's business. To jest biznes. And then I buy my mom a car. I potem kupię mamusi autko. After I fuck her up. Potem jak ją zniszczę w klatce. It's business. Sam biznes. Grubo. Jak się imprezowało z Adesanią? How was the party with Adesanya? Good. He's bardzo a really dobrze. Good friend of mine. To jest mój bardzo dobry kumpel. Before he won the belt, we met at zanim jeszcze miał pas, to spotkaliśmy się w Vegas. And he told me that he was a big fan. I was like, oh man, I'm a big fan. I on mi powiedział, że był moim fanem. Ja też powiedziałem, że jestem jego fanem i to było wszystko przed tym, jak dostał pas. And then we went to the club and we party like crazy. I poszliśmy do klubu i mieliśmy grubą imprezę. Nam się dobrze imprezowało z tym, z Bezronkiem. O, z całkiem Bezronkiem nam się dobrze imprezowało. Okay. Mam nadzieję, że nas zaprosi na następną imprezę. I otworzy rachuneczek. A czy jest gotowy na imprezę ze Sławkiem Peszko? Oh, are you ready for a party with Sławomir Peszko? He's the very famous Polish football player, one of the CEOs of Cloud MMA, and he is known for his drinking. He can drink a lot. I don't drink like girls. Nie pije jak dziewunie. Czy już wyjaśnił konflikt ze Strusem? Have you settled up your conflict with Strus? Everybody that I fought,
in the world, after you fight with the person, you're good friends. So the only person that I'm not friends with is Micha Martel. Za każdym razem, kiedy z kimś walczymy, to po walce byliśmy dobrymi kumplami. Jedynym wyjątkiem od reguły jest Micha Martel. He knows that after we get punched in the face, we respect each other. No, to Michał też wie, o co chodzi, nie? Po tym, jak damy sobie po mordzie, zawsze jest potem spoczko. Dlaczego mówi na siebie Real Gangsta i czy słyszał prawdziwego Real Gangsta z Polski, Kazika Klimata Kartela? Zmieniam tu dzielnie jak na GTA, taniec i muza to jest nasz skład. Euforia i loty cię niosą, słyszysz tą muzę, dzieciaku wysoko skacz. Why did you call yourself a true gangsta? Because and did you heard about the real Polish gangsta, Kazik Klimat Kartel? Kartel. I never heard about this gangster, but I call myself a gangster because I'm not a gangster. Ja nie jestem gangsterem. Tak but, but I know what gangsters like because I've been in the gangster world. Ale wiem dokładnie, co są gangsterzy, bo I don't need w tym to świecie. Talk about it. Nie muszę o tym gadać. A zapytaj go, czy 50 Cent był prawdziwym gangusem? Was the 50 Cent a real gangster? Yeah. Tak. Okej, okay. A jakich raperów lubi ze Stanów? What are your favorite rappers from US? Pop Smokes. Pop Smokes. Oh, good. Of course, B.I.G. Tupac. B.I.G. Notorious B.I.G. Tupac. No. A Lil Wayne. I Lil Wayne. Okay. I to znasz tych wszystkich? No, ja to znam, nie znam, nikogo, ale Michał zna też właśnie Pop Smoke'a. Ja znam wszystkich. Kogo? Pop Smoke'a słuchamy dużo. Powiedz, że słuchamy. They are listening a lot to Pop Smoke. My favorite rapper whole time. Ale mój ulubiony to 50 Cent. But his favorite one is 50 Cent. Yeah. I Many Men, jak nawijarze odjebali tego typa, co go postrzeli. 50 Cent is the one who made Pop Smokes. Mm-hmm. Okej, okay, to właśnie 50 Cent stworzył Pop Smoke'a. Yeah. A Eminem 50 Centa. No. And Eminem made 50 Cent? No? Little bit. Eminem discovered 50 Cent. Yeah, yeah. Tak, Eminem go odkrył, to prawda. Ja stworzyłem rap w Polsce. And Michał has made rap in Poland. No! He created the whole game. I met 50 Cent and 50 Cent wanted to, poznałem 50 Centa to work with me. I 50 chciał ze mną robić. On Tito's fight, when Tito fought Anderson Silva. Kiedy Tito walczył z Andersonem Silvą. Uuu, yeah. Fajnie. Yeah. Jak wspomina przygodę z KSW i czy pamięta Artura Przybysza? How do you remind the KSW career? And do you your career in How KSW? How do I remember? Yeah. And do you know Artur Przybysz? KSW was good to me. KSW było spoczko. But fuck me over. Ale mnie wydymali. Soon after. That's a KSW right there. That's the guy. He's the enemy. Jest wrogiem, pokaż to. Kurwa. Ja pierdolę. A teraz najlepsze pytanie do Tia Silvy. Dajesz. So, right now jak, we got the question for Lord Jason. Jak wspomina walkę z Hektorem Lombardem? Ale to było w KSW? Nie. Oh, that's all you're gonna say? That's all you're gonna say? Everybody gets knocked out. Tell them everybody get knocked out. Powiedz, że każdy jest nokautowany przez niego. Nie, because the Lombard's best friends now. No, that's me with my kumplami. Tell Martella how did you remember my fight. Zapytaj się Materii, jak pamiętam moje walki. Face down, ass up. Tak, twarz w dół, dupa do góry. Tak, byśmy mieli się rąbać. Okay, tell him. How did he like that? No powiedz, jak ci się podoba. Come on, man. Z Materlą były 3 walki, 2-1 dla Michała. There was 2 fights with Materla. And what happened? Every time I touch him? Stinky legs. Ale widziałeś, jak go dotknąłem, to już łuski mu latały. Tell him, okay, okay. No, look. Ale Sarara w stójce nie zmykałem. No, now you're gonna pray for Sarara. Sarara, please, no. Please. Błagam, Sarara, wygraj. What if I beat Sarara? A co ja go pobiję? Jak high kick wjedzie do człowieka, to nie będzie co zbierać z tego terwaru. A pamiętaj, że ty na torwarze miałeś walkę. Yeah, you better pray. Pray to God. Bo módl się do Boga o to. But if I win Sarara, a co będzie, jak wygram? I'm supposed to lose to Mariusz. To Martella, to everybody. Co będzie, jak wygra? No to pewnie zawalczy jeszcze raz. So, when you win with Sarara, you're gonna fight him another time, I think. We can fight him every day, as long as the money good. Chodzi tylko i wyłącznie sianko. That's what KSW don't do, they don't pay. No, dlatego KSW właśnie nie płaci dobrze. What's the money? Chodzi o hajs. Yeah, what happened? Come on, man. Tym bonusem jest to, że jedziesz w bagażniku. Many. Wish death upon me, blood, I don't cry no more. Look up to the sky no more. Fuck off. That's Cloud MMA. What's guess who give me? Powiedz Jayowi, że idziemy właśnie do miejsca, gdzie odbywają się spotkania bossów Villanova, czyli nas,
I naszego trenera. We are going to the place when there are the meetings of the Villanów bosses. This is the Villanów is this hood and it's him and trainer Mirek. Okay. They are the kingpins in here. To jest naprawdę ostra miejscuwa. They the real gangsters. Yeah, yeah. Kroję szefowi naleśnika. Okej, okay. Dzwonimy do Cezara. We are calling the Caesar right now. All hail to Caesar. Tak. Your Highness. Your Highness. Także ja też widzę. You. Ty. You're gonna pay it today. Zapłacisz za wszystko dzisiaj. Bring your army with you. Przynoś swoją całą armię. Because without your army. Bo bez armii. Caesar's going down. Bez armii Cezar pójdzie I'm na dno. I'm taking control of the throne. Przejmuję kontrolę nad twoim tronem. The throne is mine. Tron należy do mnie. I'm gonna rule Poland. Będę rządził całą Polską. Jay, weź ty mnie nie wkurwiaj. Dobra, dawaj Jay. To był odcinek z Jayem, ze mną, tutaj taka przyjacielska atmosfera. Zapraszamy do oglądania kanału Cloud MMA, wykupowania pay-per-view z mojego reflinka lub reflinka Jaya. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Cloud MMA polecamy, tak? Nie, Fame MMA. Tylko Cloud Fame MMA, MMA polecamy. Tylko Fame MMA. Że to było takie szczere, czy to było? Ale wszyscy ci się, widzisz, wszyscy, nie, wszyscy kurwa, chcą tutaj do kamery. Kurwa! Słuchaj, nie, ja ci powiem generalnie, ja nie znam ludzi z tego świata tak za bardzo, bo ja z tego swojego drzewa tak nie wychodzę, nie? I mnie na przykład na pewno inspiruje pod tym względem, że zrobił mega, mega robotę dla polskiego MMA. Kurde, daj się. Co za małpy. Co za małpy, powiedziała przy Jayu Sylwie. Nie, nie chodziło.